Jazda zgodnie z przepisami wpływa na bezpieczeństwo każdego z nas bezpośrednio. Uprzejmość wpływa na bezpieczeństwo pośrednio, w sensie jak ja jestem uprzejmy, to innym jest łatwiej, inni się mniej stresują, ale to nie jest tak, że to nagle wpłynie jakoś znacząco bezpośrednio, że to się bezpośrednio przełoży na moje bezpieczeństwo. Że jak ja jestem uprzejmy dla innych kierowców, to jeżdżę bezpieczniej. Nie ma takiego efektu, ale warto o to dbać. Natomiast trzecia rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, ma bezpośredni i niepodważalny wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Mianowicie to, żeby ją zaplanować, żeby przed wyjazdem z domu mieć podróż zaplanowaną. I ja tak robię, tak codziennie, zrobiłem tak teraz nawet, wracam teraz z biura do domu, tak? Jest pandemia, ale tam raz na jakiś czas jestem w biurze i nawet wracając do domu, trasą, którą pokonywałem kiedyś codziennie, bo kiedyś jeździłem samochodem do domu codziennie w tym samym kierunku, dziś planuję przed wyjazdem rano i planuję przed wyjazdem do domu. Na czym polega to planowanie? No akurat w tym przypadku, w takim prostym przypadku krótkiej trasy, którą doskonale znam, polega na tym, że patrzę sobie na Google Maps, jaki jest ruch. Patrzę sobie, czy gdzieś nie ma jakiejś zamkniętej ulicy, czy gdzieś nie ma jakiegoś wypadku, który przełożyłby się bezpośrednio na korki. No i po prostu odpowiednio koryguję w oparciu o te informacje trasę. I tyle. O, na przykład tutaj było ostrzeżenie, że będzie niewielki korek. Jest teraz środkowy pas zamknięty, prawy wolny, lewy wolny, tylko środkowy zamknięty, no i jest korek, nie? Ale popatrzyłem sobie, że nawet mimo faktu, że tutaj jest przez moment jest zamknięte, bo zaraz do tego miejsca dojedziemy, to i tak jest trasa dosyć dobrze, ta konkretnie trasa, którą teraz jadę, jest dosyć dobrze przejezdna. No to skoro tak, to wiecie, wybrałem właśnie tę. I oczywiście, no, i to samo zalecam Wam w każdej sytuacji, jeśli wyjeżdżacie tylko z domu, uważam, że warto jest zajrzeć sobie na Google Maps, popatrzeć, jak wygląda sytuacja na drodze, na ulicy, co się dzieje, którędy warto jechać. Nie wymaga to dużo czasu, bo można to robić rano siedząc na kiblu. No to akurat nie jest najlepsze, znaczy nie to, żeby nie robić tego na kiblu, z jakichś względów byłoby to szkodliwe. Natomiast po prostu najlepiej jest to zrobić zaraz przed wyjazdem z domu, a nie rano, na przykład godzinę przed wyjazdem z domu, bo przez godzinę sytuacja na drogach może się bardzo zmienić. Znaczy, że na przykład zacznie padać, tak jak teraz, nie? Pada. Ale właśnie no, przed wyjściem z domu, czekając na windę, żeby zjechać do garażu podziemnego czy cokolwiek, sprawdzam trasę na Google Mapsie. W oparciu o te informacje jestem w stanie wybrać troszkę może lepszą trasę. Wiecie, unikanie korków to nie tylko jest oszczędność czasu, lecz także oszczędność stresu. W sensie unikam korków, unikam stresów. O, teraz na przykład pan pociśnie na czerwonym. Tak jest, przejechał na czerwonym, bardzo ładnie. Unikając korków, unikam też pośrednio stresów. A wiadomo, że stres nie jest zdrowy, znaczy stres nigdy nie jest zdrowy. Stres nie jest szczególnie dobry, kiedy jedziemy samochodem, bo skupiamy się tylko, o Boże, spóźnię się do pracy, Jezu, ktoś już do mnie wydzwania, już szef do mnie wydzwania, także, że się spóźnię. Nie, po prostu jadę sobie spokojnie. I analogicznie dokładnie wygląda sytuacja, kiedy jedziemy, wybieramy się w jakąś dłuższą trasę, gdzieś dalej, gdziekolwiek, nie, na wakacje, do znajomych, też trasę warto jest zaplanować. No, w takim przypadku najlepiej nawet może kilka dni wcześniej, żeby sobie można było spokojnie na przykład wprowadzić jakieś zmiany w tej trasie, nie? Dajmy na to, planuję wyjazd gdzieś na narty, no nie? Mam urlop od jakiegoś tam dnia, no i patrzę sobie, jak wygląda sytuacja. A na przykład zaczynają się jakieś poważne opady śniegu i trasa przestaje być przejezdna. Jak ta trasa jest nieprzejezdna, to mogę spróbować poszukać jakiejś trasy alternatywnej. Tu jest 30, muszę zwolnić. Poszukać jakiejś trasy alternatywnej i jeśli jakiejś nie znajdę, to mogę na przykład podzielić sobie ten wyjazd, tę drogę na dwie noce, nie? Poszukać jakiegoś dodatkowego noclegu gdzieś po drodze, po to właśnie, żeby później za moment się nie stresować, nie męczyć, tylko jechać sobie na spokojnie, zanocować sobie po drodze, odpocząć, wstać rano, zjeść śniadanie i dopiero ruszyć dalej. Taka trudniejsza trasa w środku nocy robi się trudniejsza podwójnie, no, zwłaszcza w nocy, kiedy szybciej zapada zmrok, w zasadzie tej jazdy ze dnia jest niedużo. Dobra, skrzyżowanie, skończyła się 30. Tu jest z kolei 40. Nikt tej 40 nie przestrzega, bo po co? To nie ważne, że się nam ten wiadukt w końcu rozsypie, ponieważ tutaj jeździmy za szybko. Nie ma to znaczenia, nikt 40 nie jeździ, będę jechał ja. Jak tutaj mówiłem, najlepszą metodą na trollowanie polskich kierowców jest po prostu jeździć zgodnie z przepisami. No i na przykład, wiecie, Google Maps akurat tego spowolnienia ruchu nie pokaże, ponieważ jedyny ja tu jadę wolniej, z włączoną nawigacją w telefonie, nikt inny tu nie jedzie wolniej, więc tego nie pokaże, no ale normalne korki Google Maps pokaże i dlatego właśnie warto jest sprawdzać to. Planując tę trasę, fajnie jest sobie zaplanować też jakieś postoje. Wiadomo, że nie jest dobrze jechać ciurkiem, w sensie bez jakichś tam postojów,
dobrze jest się czasu do czasu zatrzymać, odpocząć, pospacerować sobie na parkingu, tak, zjeść coś na spokojnie, pójść do kibla, wypić kawę albo wziąć sobie ze 3 kawy na drogę dla całej rodziny. Więc warto jest, planując te trasy, również uwzględnić kwestię takich postojów, nie? I oczywiście można już dziś sprawdzić, w którym miejscu na autostradzie jest nasza ulubiona restauracja szybkiej obsługi, w której koniecznie chcemy sobie zjeść kanapkę drwala na przykład, tak? Nie hejtuję, sam jadam czasami w takich restauracjach, chociaż wiem, że nie jest to najzdrowsza żywność, ale rozumiem, że dla kogoś może to być ważny punkt podróży, tak? Zwłaszcza jak się jedzie z dziećmi. No i totalnie to akceptuję. Zaplanujmy zatem trasę, żeby na przykład wiedzieć, gdzie te restauracje są, a nie potem gorączkowo szukać, kurde, już mi się sikać chce, najbliższa restauracja, o jakiej myślę, jest dopiero za godzinę jazdy, nie? No i muszę się zatrzymać tutaj, żeby się wysikać, potem zatrzymać się za godzinę jazdy, żeby znowu zjeść, no wiecie, bez sensu. Chodzi o to, żeby efektywnie wykorzystywać nasz czas, bezpiecznie się poruszać z punktu A do punktu B, robiąc tyle postojów, ile trzeba, a nie za dużo, ani też za mało. Jak ktoś woli, może sobie zabrać kanapki na drogę, może sobie zrobić jakieś, nie wiem, ja pamiętam, kiedyś jeździliśmy z moją babcią, to zawsze zabieraliśmy na wycieczkę kanapki z kotletem, w sensie normalnym kotletem mielonym, panierowanym, bardzo dobre kanapki, prawie jak hamburger, kromka chleba, pół kotleta, może ewentualnie do tego jakiś majonez, super, super rozwiązanie, jeśli mam być szczery. Można sobie upiec kurczaka i udka albo skrzydełka wziąć na drogę, tak? Można sobie wziąć jakieś warzywa pokrojone. Zresztą, co ja Wam będę mówił, jakie jedzenie można sobie brać? Wiadomo, że najlepszym takim czymś, co najlepiej się je w podróży, zawsze jest jajko na twardo. Ale to tylko w pociągu i w autobusie, jak siedzi z innymi ludźmi, żeby im tym jajkiem śmierdzieć. Nie, no żartuję, ale jeśli ktoś woli jadać jedzenie, które zabierze ze sobą, to jak najbardziej powinien również, planując tę trasę, zaplanować sobie, ile tego jedzenia będzie chciał zjeść. Gdzie się zatrzyma na jakiś taki dłuższy postój, żeby na przykład zrobić sobie jakąś zupkę chińską na kuchence, którą wozi w samochodowym zestawie przetrwania, czy cokolwiek. Wiecie, o co chodzi, tak? Planujemy trasę, planujemy postoje. Dobrze jest mieć te trasy jakoś tak w głowie. Nie mówię tutaj, żeby od razu zapamiętywać sobie, że o, jedziemy autostradą A2 na zachód 100 km, potem skręcamy w drogę krajową 70, jedziemy nią na północ, potem skręcamy w drogę wojewódzką, tam nie wiem, 730, jedziemy przez Płock. Nie, do końca o to chodzi, ale chociażby mieć jakąś taką ogólną orientację, przez jakie miejscowości jedziemy, rzeczywiście, którą drogą, tak byłoby najlepiej pamiętać to, ale nie jest to niezbędne, ale chodzi po prostu o to, żebyśmy mieli orientację w przestrzeni, żebyśmy tak z grubsza wiedzieli, że jak już na przykład jestem, nie wiem, w tym Płocku, to jestem już w połowie drogi, a jak zjechałem z autostrady, to jeszcze mi zostały 3/4. Tego typu rzeczy, nie? A pan tutaj czemu tak wjeżdża sobie na ciągu i co, nie mógł pan wjechać później? Taksówkarz. Nie, żebym hejtował wszystkich taksówkarzy, ale po prostu część z nich to dzbany. Ten konkretnie był dzbanem. Fajnie jest też sobie ten plan tak trochę poukładać w głowie w rozbiciu nie na kilometry, tylko na godziny, że na przykład połowę tej trasy zajmie nam autostrada, mimo że fizycznie to są 2/3 długości, no to wiadomo, autostradą jeździ się szybciej, więc jak przejdziemy autostradę, to już powinniśmy być w połowie drogi czasowo. To też trochę pomaga później w orientacji, a to wszystko warto jest robić po to, żeby się mniej później stresować, mniej się przejmować jakimiś pierdołami, zdążę, nie zdążę, liczyć gorączkowo w głowie, ile mi jeszcze zostało, no. Im mniej jest takiego stresu, im mniej jest takiego pośpiechu, tym bezpieczniej. Po prostu tym bezpieczniej się jeździ i tym lepiej. No bezpieczniej to zawsze lepiej. Punkt 4. Nie staraj się być mądrzejszy od GPS-u. Ja prawie zawsze jeżdżę z GPS-em. Teraz akurat nie, bo sobie sprawdziłem trasę przed wyjściem. Nie spieszy mi się jakoś szczególnie. Jak gdzieś pojawi się jakiś niezapowiedziany korek, nie będę marudził, tak? Ale normalnie jadąc dziś rano jechałem z GPS-em. Kilka razy w życiu się oszukałem, myśląc, że będę wiedział lepiej, którędy mam jechać niż Google Maps. Google Maps ma dużo większą wiedzę o tym, co dzieje się na drodze, niż ja mogę mieć, tak? To, że ja jakąś trasę znam, bo jechałem nią 300 razy na przykład w tygodniu, nie oznacza, że dokładnie taki sam ruch będzie w niedzielę, bo na przykład być może trasa przejeżdża obok jakiejś miejscowości, gdzie jest giełda samochodowa popularna zawsze w weekendy i zawsze tam w niedzielę jest pełno ludzi. Więc to, że wiem, że świetnie się tamtędy jeździ w tygodniu, nie oznacza, że równie dobrze się będzie tamtędy jechało w weekend, nie? Kierowca nie musi wiedzieć wszystkiego, ale jak nie chce korzystać z informacji, które są dostępne za darmo na wyciągnięcie ręki w telefonie, no to robi bez sensu. Więc nie zakładajmy, że jesteśmy mądrzejsi od GPS-u. Jeśli GPS mówi, że któraś trasa jest lepsza i mówi, że jest tam na przykład 15-20 minut różnicy między jedną a drugą,
to najprawdopodobniej tyle jest. Jeśli jest powiedzmy kilka minut różnicy, to jest drobiazg, ale jeśli jest 20 minut różnicy w Sky na przykład półtorej godziny, no to to już jest znaczna różnica i po prostu tą trasą szybszą trzeba jechać. Na przykład teraz tutaj jest lewy pas szybszy, ponieważ środkowy stoi, prawy jest bus pasem, to cyk, zmieniłem sobie na lewy, potem będę się martwił bliżej końca, bliżej skrzyżowania, bo pewnie ktoś będzie się skręcać w lewo. Będę musiał znowu uciekać na środkowy, no ale zawsze, może dzięki temu o jedną fazę wcześniej przejadę. To jest oczywiście drobiazg, no w skali tej podróży, która zajmie mi łącznie, nie wiem, 20 minut, jedna faza świateł więcej, jedna faza świateł mniej, no to może będzie ile, 2 minuty? No, nie ma się co ścierać, no ale też nie lubię stać, chyba nikt nie lubi stać w korkach. Czasem oczywiście Google Maps jest w błędzie, bo na przykład zdarzają się takie sytuacje, kiedy z jakichś względów, nie wiem, na przykład kiedyś pamiętam taką sytuację, że jechałem sobie powoli z jakąś koparką. O, tu czerwone się zapaliło teraz. Pamiętam taką sytuację, że jechałem kiedyś z jakąś koparką chyba. Z przeciwka dużo jechało samochodów, no i nie mogłem tej koparki wyprzedzić. Pamiętam, że jechałem dokądś w jakieś miejsce z GPS-em. Wracałem później tą samą trasą i widziałem na tej mapie, że w przeciwnym kierunku jest korek. Znaczy na mapie był korek. Korek był dlatego, że ja jechałem... Jedyny chyba jechałem tą trasą złączonym Google Mapsem i jakby informacje ode mnie oznaczyły tam korek, a potem nie było nikogo, kto mógłby te informacje wyprostować. Podobną wyjątkową sytuację pamiętam, kiedy przyleciał do Warszawy jeden z amerykańskich prezydentów, tylko już nie pamiętam który. To było parę lat temu i szereg ulic było zamkniętych dla ruchu, natomiast Google Maps pokazywał, że jest tam luźniutko. Dlaczego tam było luźniutko? Bo nie miał informacji, że ktokolwiek tamtędy jeździ. I algorytm, nie zderzyły się kulki algorytmowi w czaszce, nie skumał, że tamtędy nikt nie jedzie, bo te ulice są zamknięte. I kierował mnie kolejno na wszystkie pozamykane ulice, ponieważ myślał, że tam jest właśnie mały ruch. No i do pracy przyjechałem jakoś potwornie, masakrycznie spóźniony. No ale wiecie, to wyjątek, tak? Mimo istnienia takich wyjątków, jednak polecałbym korzystanie z tej nawigacji, tylko żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie oznacza to też automatycznie, że macie jej wierzyć bezkrytycznie, tak? Że macie jeździć dokładnie tak, jak ona każe, choćby was gdzieś tam wyprowadzała w pole. Bo wiadomo, że mapy są zawodne, natomiast dopóki nawigacja prowadzi po asfalcie, to raczej się nie myli. Chociaż pamiętam, mnie kiedyś na przykład wyprowadziła nawigacja, jak omijałem jakiś korek, jakąś leśną drogę. Dobra, tu się posunę do przodu, żeby pan mógł wjechać. O, już coś się ruszyło. Wyprowadziła mnie w leśną drogę, taką, wiecie, że tylko dwa ślady w mchu chyba były. No, samochód mi się nie zawiesił. Innym razem jechałem przez jakieś pola, a skończyłem wyjeżdżając przez czyjeś podwórko, bo tak na mapie była oznaczona trasa. Każdy z nas ma swój rozum i jak widzi, że go Google Maps prowadzi na przykład, nie wiem, schodami do metra albo jakichś wygwizdów, no to po prostu tam nie jedź. Skoro mówimy o korzystaniu z nawigacji, podpowiedziałbym punkt piąty, miej w samochodzie mapę. To, że znasz trasę dojazdu, to super. To, że masz ten GPS w telefonie i korzystasz z niego, to też super. To już masz dwie warstwy, które pozwolą ci dotrzeć z punktu A do punktu B. Ale czasami jest taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, telefon ci przestanie działać, wyczerpie ci się pakiet internetu, szlak trafi w ładowarkę i po prostu zapomnisz. To wtedy wyciągasz mapę i jedziesz dalej. Im dokładniejsza mapa, tym lepiej. Jestem zdania, że w samochodzie optymalnie byłoby mieć przynajmniej taki atlas Polski i jakąś mapę, możliwie szczegółową mapę okolicy twojej miejscowości, miejscowości z okolicami. Dobre są mapy na przykład dla rowerzystów, dlatego że one są dosyć dokładne, czasem dokładniejsze niż takie mapy dla kierowców, więc ja na takie mapy właśnie bym stawiał i takie bym wam sugerował. Swoją drogą, zapomniałem powiedzieć o tym wcześniej, to może powiem teraz, skoro mówimy o mapach. Mapy papierowe to świetnie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie ściągnąć offline mapy na komórkę. Również Google Maps ma taką funkcjonalność, pozwala zapisać mapy i automatycznie je tam raz na jakiś czas aktualizować. To jest super rozwiązanie, bo pozwala nam nawigować również, kiedy nie mamy zasięgu, również, kiedy nie mamy dostępu do internetu, bo na przykład jesteśmy za granicą. Do nawigacji oprócz mapy oczywiście potrzebny jest kompas, to znaczy i tak, i nie, no bo wiadomo, że w lesie, jak idziemy z mapą, to kompas jest niezbędny, ale jak jedziesz samochodem, no Polska nie jest na tyle duża i rozległa, żebyś mógł, jadąc samochodem, gdzieś nie spotkać żadnej miejscowości godzinami, tak? Tak jak możesz mieć idąc piechotą w lesie. Chociaż też, no bądźmy szczerzy, jak idziesz w jednym kierunku przez las przez 10 godzin, to raczej gdzieś dojdziesz, raczej gdzieś do jakiejś, do czegoś wskazującego na ludzi, nie wiem, do linii energetycznej, do drogi, do linii kolejowej czy do miejscowości, tak? Dotrzesz.
jadąc samochodem też prędzej czy później, po 15-20 minutach dotrzesz do jakiejś miejscowości, gdzie możesz po prostu zapytać o drogę najczęściej. I w tym momencie pomoże Ci mapa, nie? Bo zobaczysz sobie, jestem tu, w tej miejscowości, mamy tablicę z nazwami miejscowości, no to sobie możemy sprawdzić, w jakiej miejscowości jestem. I kompas nam co najwyżej pomoże się zorientować w tym momencie dokładnie, z której strony przyjechałem, tak? W którą stronę mam jechać i tyle. W szczerym polu to nam kompas za bardzo nie pomoże, jeśli nie będziemy wiedzieli przynajmniej, gdzie na tej mapie jesteśmy. No tak, wiemy, gdzie na tej mapie jesteśmy, to raczej wiemy też, skąd przyjechaliśmy i wtedy kompas tak nam nie pomoże, bo widzimy, z której strony przyjechaliśmy. Wiecie, o co chodzi, tak? Kompas ma nam się pomóc odnaleźć w miejscu, w którym jesteśmy na mapie. Jak jest długa, prosta droga, to sam kompas nie wystarczy. Także raczej nie pomogłoby na przykład zwrócenie uwagi na kolejność zakrętów, być może, jeśli mapa jest odpowiednio dokładna. To by może nam w jakiś sposób pomogło. Zmierzam do tego, że kompas nie jest moim zdaniem niezbędny, bo wystarczy się zatrzymać, wyjść z samochodu, zapytać. Jakiś sklep się może przytrafi, może ktoś kosi trawę, może ktoś właśnie odśnieża sobie podjazd. I ja wiem, pytanie o drogę jest niemęskie, taki jest przynajmniej stereotyp, więc dlatego wolimy się zgubić, niż zapytać o drogę. No ale to jest inna kwestia, po prostu nie róbmy tego, wy też tego nie róbcie. A jak ktoś chce kompas mieć, no to w pierwszej kolejności kompas w telefonie, bo dlaczego by nie? W drugiej kolejności zwykły, mechaniczny kompas w samochodzie, niech se będzie. Jeść przecież nie woła, to co za problem go mieć, prawda? Ziewam, a następny punkt miał być właśnie odnoszący się do tego, żeby ruszać w trasę, będąc wypoczętym.